Szanowni Państwo, mam dzisiaj niebywały zaszczyt i wyjątkową przyjemność powitać Państwa na otwarciu wystawy prac plastycznych pani Anny Olszewskiej. Nim przejdziemy do sedna, nim nacieszą Państwo oczy sztuką, grafiką, plastyką, poproszę o kilka słów gospodarza naszego miasta, burmistrza panią Dorotę Łańcucką. Niesłabnącej pasji, zaangażowania w to, co robisz, rozsławiania naszego miasta, promowania. Dziękuję za ten prezent, który uczestniczysz artystycznie również tutaj w naszym mieście. I wszystkiego dobrego, więcej sukcesów. I to dziękuję w imieniu pewnie nas wszystkich, że możemy uczestniczyć w dziele tworzenia, chociaż przez chwilę, ale wspólnie. Razem dziękuję. Talent ujawnił się. Pierwsza wystawa była w 2008 roku. Jeśli chodzi o życiorys, niewiele wiem. Trochę poczytałem, niewiele niestety wiem. Ale myślę, że jeśli tutaj chodzi o twórczość, bo przede wszystkim przyszliśmy tutaj, aby obejrzeć jej pracę, poznać jej wnętrze. Myślę, że pani Anna będzie miała też okazję. Poprosimy tutaj o kilka słów, aby mogła przedstawić, powiedzieć, co ją inspiruje, co ją zachęca, co ją zachwyca, dlaczego ta właśnie gałąź sztuki stała się ulubioną i dlaczego właśnie tutaj możemy ją gościć. Bardzo proszę Pani, chociaż kilka słów o sobie. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim bardzo chciałam podziękować za to, że znaleźliście czas w tygodniu i przyszliście na moją wystawę. Nie będę omawiać każdej pracy, bo tyle jest ponad 50, więc trochę by to zajęło. W każdym bądź razie bardzo się cieszę, że się naprawdę przyszli. To wszystko, co tutaj widzicie, przychodzi mi naturalnie, bo nie jest żadnej szkoły. Pracuję w urzędzie, jestem naprawdę szczęśliwa, że żeście przyszli. W każdym bądź razie zachęcam do oglądania. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie techniki czy tworzenia, zachęcam, można podejść, nie gryzę. Także dziękuję bardzo jeszcze raz. Drodzy Państwo, jak sami Państwo widzą, Pani Anna jest bardzo skromną osobą, wyraża się w tym przez sztukę. Ja dam tutaj już dobry przykład. Chciałabym tutaj na ręce Pani Anny wyrazić swój zachwyt i wdzięczność, że zgodziła się Pani tutaj przy nas być i zaprezentować swoją pracę, swój dorobek. Proszę Państwa, ten dorobek to jest dorobek zrobiony